Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy A Plague Tale Requiem. Udało nam się opuścić sanktuarium niezauważonym. Całe szczęście, bo gdybyśmy zostali zauważeni, pewnie źle by się to dla nas skończyło. Aktualnie musimy udać się na okrągłą wieżę, więc prawdopodobnie będziemy cofać się do miasteczka. Jeżeli się uda, to zajrzę ponownie do tych wiatraków i spróbuję znaleźć tą zagadkę. Pragmatic. I like that. Why not check that map again, unless you know where that tower is? Why not? That was quite something. But I still can't believe you went to a convent. My mother came from a wealthy family. They weren't exactly pleased when they found out my father was a smuggler, so off to a convent I went to cleanse me of his sins. It wasn't very effective, it seems. I'd rather be a sinner and be free. So I escaped, I joined my father, and... We must be careful. If my dream is wrong, more things can be wrong. Hey, look around you. It's fine. We're centuries later, right? She's right. We're with you. Postaram się cofnąć do tych wiatraków, jeżeli będzie taka możliwość. Może uda mi się odnaleźć to miejsce, które udało mi się otworzyć za pomocą czwartego wiatraka. Z tego, co mi pisała Biała Wilczyca w komentarzu, do trzeciego wiatraka też prawdopodobnie da się wejść, kiedy odsunę tamten wózeczek. I też chętnie bym sprawdził, co kryje się w środku. Tylko teraz tak, żeby dotrzeć do wiatraków, prawdopodobnie muszę przejść po tym moście. Ogólnie tak, w sanktuarium dowiedzieliśmy się wiele smutnych rzeczy, które zasmuciły Hugo. Prawdopodobnie nie ma lekarstwa i przeprowadzali tam eksperymenty na podobnym dzieciaku jak Hugo, który miał podobne objawy. I poprzedni odcineczek skończył się troszeczkę smutno i wiecie co? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się strasznie utożsamiam z tymi postaciami. Kiedy Hugo jest szczęśliwy, to moje serduszko się raduje. Kiedy Hugo jest smutny i jest mu naprawdę przykro, to ja też odczuwam to tak jakby w swojej skórze. Jestem totalnie załamany. On this brighter day, we celebrate the child of embers with our life, our joy, and the unity of the bond we all share with the mother. May the light of our souls wake the child from his deep slumber. May it lead him to our countess, brightest among the brightest souls, and make her heart complete. This may be the first day of a new era. Celebrate it! And may this night be brighter than your day. Czy mogę coś wytworzyć? Teoretycznie mam za mało materiałów, więc nic z tego. Umiejętności. Okej. Mogę coś sobie podnieść. Nic straconego. Amicia wydajnie korzysta z alchemii. Wracanie do siebie. Amicia ze spokojem podchodzi do ataku, więc szybciej wraca do siebie po ciosach. To jest dosyć ciekawe. Amicia lepiej się ustawia, więc może rzucać przedmiotami dalej. Wiecie co, ja tak naprawdę nie chcę pójść w agresję, wolałbym grać ostrożnie. Ale tak naprawdę nic nie mogę tutaj zrobić. Klikam to i... Okej, no dobra, mniejsza z tym. Być może te punkty faktycznie same się dodają. Tutaj, z tego co pamiętam, było zejście do portu, a my musimy udać się w tamtą stronę. Dokładnie, widać te wiatraki już w tle. A w miasteczku prawdopodobnie trwa festyn. Widać już jakieś stragany, jakieś wstążeczki i inne tego typu rzeczy. Here we are. Looks like the real festivities have begun. Let's pass through here. It'll be nice. They still look happy. Chciałbym udać się tam na górę, ale... Myślę, że kiedy tutaj zajrzę, to nie zmieni się nic fabularnie. Blessed be the child! Blessed be the mother! Blessed be the days when he'll come back! Look at them. They sure know how to celebrate. What if they knew the truth? They don't need it. And we don't need them to know. I wish I was like them. You just need to bounce back from this. How do you do that? You... think of something else. No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. Hugo dowiedział się, no, niezbyt fajnej prawdy. Dlatego jego samopoczucie jest takie, jakie jest. Widzę, że ktoś tutaj mocno zabalował i leży pod stołem. A tu jest też prawdopodobnie ta stodoła. Do której też w jakiś sposób powinno być wejście. Może
się dokładnie dookoła rozejrzeć. Bo coś pamiętam z poprzednich odcinków, że zrzuciliśmy z góry, ale nie da się wejść do środka. Okej, tutaj była skrzyneczka, którą już otworzyliśmy. No nie, ewidentnie nie mam zielonego pojęcia, jak tam wejść. Ale jesteśmy przy samych wiatrakach. Piece of it, at least. Everything is so old here. How can there be anything that helps? There will be. The past never dies, Hugo. Visions of it traveled through your dream, didn't they? And that sanctuary still had a lot to tell. We'll find something in that chapel. Tutaj mamy mnóstwo kwiatów. Z tego, co mi pisała Julia, to właśnie gdzieś w tych kwiatach coś powinno się otworzyć. Tylko nie jestem do końca pewien, czy po tej stronie, czy po tej drugiej. Jakaś kryjówka bandytów, czy coś takiego? Tutaj mamy pudełko. Z których mogłem wyjąć kilka ciekawych elementów. Ale nigdzie tutaj żadnego zejścia nie widzę. Dobra, poczekajcie. Tutaj mamy wiatrak numer 4. To był wiatrak numer 3 prawdopodobnie. I tutaj był ten wózeczek. Jeżeli faktycznie... No tak, mamy tam przejście. Tylko bym musiał odsunąć ten wózek do przodu. I zmusić Hugo, żeby wszedł do tej dziurwy. Go on, Hugo. Yes. Może z góry z tego wiatraka będę widział ten to miejsce, gdzie się otworzyło coś. Okej, Hugo wszedł do środka, ale nie otwiera mi drzwi. W końcu już myślałem, że się zablokował. I tak, faktycznie. Mąkę robi się z ziaren, a nie z mąki. Come on. Oh, it worked. Shh. Let's get away discreetly. Zatrzymaliśmy kolejny wiatrak. W czwartym coś przestawiliśmy i on chodzi. Te trzy pozostałe nie działają. I teraz pytanie brzmi, w którym miejscu powinienem szukać tej kryjówki bandytów? Podobno są tam niezłe znajdźki. Podobno znajduje się to gdzieś w tych kwiatach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo tutaj, w tym bunkrze? No nie. Dobra, jeszcze raz się tutaj dokładnie rozejrzę. Gdybym ja mógł tak spalić te kwiaty, miałbym teren otwarty i na pewno lepiej bym dostrzegł, jeżeli faktycznie coś się tutaj znajduje. Chyba, że przez to, że nie znalazłem tego za pierwszym razem, to już nie mam takiej w ogóle możliwości. Też tak może być. Dobra, jeszcze raz spróbuję obadać tą okolicę po drugiej stronie. Jeżeli niczego tutaj nie znajdę, to po prostu pójdę dalej przed siebie. Jak sami widzicie, ten teren jest dosyć spory.
ale niczego tak naprawdę tutaj nie widzę. Albo jestem ślepy i nie potrafię tego dostrzec. Okej, jeszcze sprawdzę po tej stronie. Ale nie, niczego tutaj nie widzę. No dobra. Nie będę tracił specjalnie na to czasu. My powinniśmy udać się na górę, na tą wieżę. Ale tutaj prawdopodobnie nie ma przejścia, tędy się nie dostanę. Czyli tak czy inaczej muszę obejść ten teren dookoła. Okej. Sofia, Hugo za mną. Tutaj mamy wejście. Chociaż z drugiej strony jeszcze się rozejrzę gdzieś tutaj, bliżej tego wiatraka. Ale nie, niczego tutaj nie dostrzegam. Trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego. Hugo, wait. Would my knight conquer that tower for me? What? I want to see how you charge it. Claim it for me. Go! Yes! Stay in sight! Yes! Thanks. It's a bit hard for him. I wanted to ask you. Are you sure about all this? It seems like a heavy burden for him. I know. And it is. That's why we're doing this. Listen, we may not know each other well, but... You're chasing ghosts. Ghosts that scare him. We've gone through hell, Sophia. You can't imagine. I can't. The question is, does he need more? We have nothing else. I believe you. Fine. Puściliśmy Hugo samego na sam szczyt wieży. Nie wiem, czy to było mądre posunięcie, tym bardziej, że jego emocje w tym momencie są w złym stanie. Czy ja coś w ogóle mogę sobie wytworzyć? Mam wszystko wymaksowane. Ale wiecie, skoro mogę zbierać te elementy, to na pewno mi się przydadzą. Mam trochę miejsca w ekwipunku, więc... No nie żałujmy sobie. Jeszcze zobaczę, czy tutaj coś jest. Ale nie. Żadnych znajdziek. Chociaż z drugiej strony myślałem, że leży jakieś piórko. Hugo już na nas tam czeka. You're so slow. Hey, be nice to old people. You're not that old. So is that tower ours yet? No, the door is locked. Locked from the other side. Time to take a little look around? Hugo, ty masz ile lat? 8? Ewentualnie 13. Nie wiem ile. Here. So looks like we're coming after all. I didn't tell you, but Hugo is king. And I'm captain of his guard. Ale my to już starsze kobiety. But you can be my... smuggler. A royal contract. I'm honored. Don't forget we still have a real fort to conquer. Ah, right. The fort and its chapel. Kolejna skrzynka. Co my tutaj mamy? Saletry, alkohol, siarkę. Okej, okay, ale po co ja przyszedłem do góry? Dobra, mamy jakieś przejście. Jest dzbanuszek. Mogę zejść tutaj w dół. Dobra, tutaj mamy jakąś dziurę w ścianie. I prawdopodobnie w coś tam będę mógł strzelić. No i świetnie. Mind the drop. All right.
czyli zrobiliśmy sobie przejście. Teoretycznie. Strzeliliśmy w to, ale dobra. Prawdopodobnie teraz będziemy mogli wejść głównym wejściem. Są schody na górę. Może ja powinienem się tutaj bardziej skradać, a co jeżeli będą tutaj przeciwnicy? Nie mam zielonego pojęcia, czego mogę się tutaj spodziewać. Ready to go? Yes. Let's get going. There it is. Let's hope this fort isn't as crowded as their sanctuary. It surely doesn't sound as appealing. I don't think the Count and Countess dug into the Order's writings. They must have considered the place too sacred. There is only one way to find out. Yes. Let's move. What's going on? There's a storm coming. How can you tell? Trust me. He's sad. All this because of a dream. When's the last time a dream meant everything to you? The day I stopped being a child. Hey, that's a pretty flower. You want it? Of course. There was a time when I was the one getting the flower. Time passes, sweetheart. They grow up. All right, let's get to this fort, quickly. We could stay here. I like it here. Staying here won't help you, Hugo. We must move. Plus, there's a storm coming. So, Hugo, you ever offered a flower to a lady your age? No. I prefer feathers now. Ah, moving on to something more exciting. Flowers, feathers. Feathers are better. Why? Because they make you fly. I get it. Well, don't fly away right now, please. Zrobiła się po raz kolejny smutna atmosfera. Tak jak mówiłem, ja się strasznie utożsamiam z Hugo i w ogóle z tymi wszystkimi postaciami. I też w głębi siebie czuję teraz jakiś taki, nie wiem, smutek, przygnębienie. Small problem here. How are we going to cross? Let's see down there. Worm-eaten. Don't get so close. That bridge looks about to collapse. Let's see if we can finish it. Mamy tutaj jakąś linę. There's a rope and a grapple on this pole. No właśnie, też to zauważyłem. Możesz użyć kuszy, by z punktu zaczepienia utworzyć powiązanie z danym obiektem. O! Maybe with my crossbow? Czyżby jakaś nowa umiejętność? Yes! Is it going to work? Hopefully. No i świetnie. Well, it worked. A golden staircase up. Will it hold? Just don't jump on it. Climb up. Tylko czy my w ten sposób nie tracimy bełtów? Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie.
Wow. Look at that view. Beautiful. You're missing the sea already? Not yet, but it will come back. But you're not leaving now, right? No. Not until I've repaid my debt to your sister. What? She didn't tell you. She saved my life. Oh, well, I'm glad she did. Well, me too. Ale spójrzcie na tą piękną, lazurową wodę. Gdyby miał znaleźć jakieś magiczne źródełko, to bym pomyślał, że to jest właśnie w tym miejscu. Tu jest przepięknie. Tu jest łódź, dobra. Ale widziałem, że tu też możemy odbić. Może coś tutaj znajdziemy. Piękna woda, naprawdę. This boat looks very, very old. Yes. Who knows what story lies behind it? What happens to people when their boat breaks like this? Some survive. Some are taken by the sea, asleep forever, cradled by the waves. Nice way to put it. Then they become crab food. Ew! Thank you, Sophia. Anytime. Dobra, znaleźliśmy skrzynkę z resztkami. Mamy też kolejny dzbanek. Co ciekawe, ja nie mogę w ogóle wejść do tej wody. Odzyskaliśmy jakieś resztki. Przydałby się teraz stół warsztatowy. Ale może takowy znajdziemy gdzieś tam kawałek dalej. No nie mogę się napatrzeć na to miejsce. Naprawdę, gdybym mógł tu zostać, to bym został. Oh, look! There's our fort. It's big. It's scary. That building on the left. It looks like our chapel, no? I think. Yes. Perfect. Let's keep following the coastline. Ogólnie lubię takie klimaty, dlatego też bardzo lubię Monkey Island. Po prostu tropikalne wyspy i tak dalej, i tak dalej. To zawsze uwielbiałem w grach. Oh no. Buddy! O kurde. What? He's chained up. We have to go back. No, we need to get to that chapel. Amicia, we've got a dead man here. We'll be careful. We need to be. Let's go. Zaczyna mi się tutaj coraz mniej podobać. Up we go. Yes. Znaczy, nie podoba mi się to, że są tutaj jakieś porzucane ciała. Ale skoro mamy tutaj porzucone ciała, to pewnie będziemy mieli też przeciwników, z którymi będziemy musieli walczyć. A niekoniecznie tego lubię w tej grze. Co tu się odpierdziela? Kolejny człowiek spadł z góry. What the hell? He's right above us. Damn bastard made me switch. We really need to teach them discipline. Who is it? Don't know. Stay low. There's more. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem schodzić, czy jest to w ogóle bezpieczne. I got that one. The others ran away. Shit. Keep watch in case they come back to try and free the rest. I'll take this one back. Understood. The others. Let me go, pig! Oh, I will. Soon. I want quiet. Kill any trespassers. Damn it. Who are they? I'd say the slavers by the looks of it. The slavers? They capture people and sell them like animals. Widzę, że oni mają wiadra na głowie. What the fuck? O kurde. I think you made a mistake coming here. Ah!
takie dosyć drastyczne widoki. Ale okej, okay, pozbyliśmy się przeciwnika. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób ja bym miał się stąd wydostać? Widać, że Sofia i Hugo są na górze. Co prawda są tu chyba jakieś drzwi z tego, co widziałem. I są całe szczęście otwarte. Ale zdecydowanie to miejsce jest niebezpieczne. Yes, I'm here. I heard. I'm fine, but they're prepared to kill. Let's not waste time. Damn. I hope Milo's right. Can't lose any more men. It's worth it. We've trusted in this far. Okej, okay, tutaj jest przeciwnik. Na górze jest przeciwnik. Ja nie wiem, w które miejsce miałbym się udać. Odwrócić uwagę mogę ich. Sophia, your presence would help. It won't take long to burn. It's gotta be them. Okej. Okay. To jest moja szansa, żeby dostać się tutaj do środka. Są schody na górę. O kurde. Ale my zejdziemy w dół. Tam idzie kolejny przeciwnik, bo widać pochodnie. Tu też coś widać. Okej. Okay. Mamy resztki. Cholera. Dobra, chyba nie mam wyjścia i muszę z nimi walczyć. Bo przynajmniej się wycofać i schować się, dopóki się nie uspokoi. Sofia, chowaj się, no gdzie tak na widoku tam jesteś? Ktoś schodzi w dół. Dobra, oni się teraz zastanawiają, co się stało. Dlaczego ich koledzy nie żyją? Ale w dalszym ciągu jest ta złowroga muzyczka w tle. Więc... Nie jestem do końca pewien, czy to jest dobry pomysł, żeby się tutaj wychylać. Nie, to nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie jest tam przeciwnik, tylko czy on ma wiadro na głowie? Bo jeżeli nie ma, mógłbym w niego strzelić. Ale ten zdecydowanie wiadro na głowie ma. Nie mogę w żaden sposób odwrócić tutaj jego uwagi. Jest wyjście w górę, tam też jest wyjście. Dobra, wychodzimy tędy. Tutaj mamy wysoką trawę, po której mogę się przekraść dalej. Tylko... Chciałbym też wiedzieć, gdzie są przeciwnicy, żebym czasami prosto na nich nie wszedł. Tam idzie gościu. A tutaj raczej nie przebiegnę. Poczekamy, aż się odwróci. Wtedy przemkniemy na tamtą wysoką trawę. Tutaj na górze mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie widział. Czego będziemy mogli odwrócić jego uwagę, podpalając wysoką trawę? Kurde, tu jesteśmy już na widoku. Ja pierdzielę. Cholera. Wchodź na górę!
Ale wpadłem. Strasznie dużo ich tutaj przychodzi, a ja wpadłem, naprawdę wpadłem. Chyba nie ma szans, muszę ich powybijać. Fuck. Nie ta broń. Dobra, on mnie nie widzi. Skoro mnie nie widzi, to ja nie będę do niego strzelał. Teraz dopiero mnie zauważył. No powiem tak, zrobiło się dosyć niebezpiecznie, troszeczkę przeciwników tutaj powybijałem, aczkolwiek no chciałem zrobić to po cichu. I tutaj był element, w którym mogłem odwrócić ich uwagę, ale... Okej, tam jest kolejny. Który ma garnek na głowie. My prawdopodobnie musimy dostać się do tamtego miejsca. Gdybym schował się za tą fontanną... Niestety prawdopodobnie bełtów nie mogę tutaj w żaden sposób odzyskać. Tutaj mamy wysoką trawę, więc teoretycznie będę mógł odwrócić jego uwagę. Tylko on tego nie widział, poszedł w drugą stronę. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. A ja już nie mam bełtów. Płoń, gościu, płoń! Okej, muszę tego się pozbyć za pomocą kuszy, tylko... Problem. Ja nie mam bełtów. Ale być może będzie gdzieś tutaj jakiś element, do którego będę mógł to zaczepić. Miejsce, do którego ja muszę wejść. Dobra, jeszcze się dokładnie tutaj rozejrzę. Czekajcie, bo... Tu jest 200 w górę. Dobra, co my tutaj mamy? Może jakoś... A, już rozumiem. Czyli tak czy inaczej musiałem się tutaj dostać. No to lecimy do środka.
Good work. Are we safe? I think. For now. For now? I know. That door looks like it's been stuck for a long time. Then we'll have to unstick it. Okej, okay. Tutaj mamy jakąś korbę. Tutaj mamy drzwi. Tu widziałem, że jest kolejne pomieszczonko, do którego będę mógł zajrzeć. Amicia, why are there slavers? Why here? It's just bad luck. Not only, they let them come here. So, we've got a rope here. Ale chcę, abym miał tutaj strzelić, chyba że najpierw tą korbą trzeba pokręcić. I need your help, Sophia. Consider it done. Oh, it's a chandelier, I think. It looks heavy. The chain still looks pretty solid. Hold, I'm pulling. Go on. Just go. No i mamy przejście. We should move. Agreed. Czyli tak czy inaczej musiałem wejść tutaj na górę. Jeszcze zobaczę, czy coś tutaj w środku nie ma. Pyk, pyk, tutaj nic nie ma, okej. Okay. Wejdźmy zatem na zewnątrz. The fort's ahead. Good. Why didn't my dream show the slavers to me? Dreams rarely show the whole truth. But it lied to me. To bring me here. We were supposed to be healed. What dreams don't give, we can take, Hugo. It's exhausting, but it's life. Let's try through here. It's such a nice place. It still can be. I don't know. Oh. See that, Hugo? A feather. Leave it. Why? It's beautiful. From a raven. But it's a dark bird. A cunning bird. It managed to make people believe it's evil. So that people leave it alone. Oh. They're not darker than people. You should see me when I wake up. I'm the evilest. Udało nam się znaleźć kolejną znajdźkę. Come on. Up, up we go. Mamy stół warsztatowy. Let's see what can be done. Dobra, czy ja coś mogę wytworzyć? Mogę. Akcesoria. Dzięki narzędziom podróżnym Amicia może ulepszać swój sprzęt gdziekolwiek, bez korzystania ze stołu warsztatowego. Amicia ulepsza amunicję alchemiczną, co sprawia, że może zabijać przeciwników. Dzięki większemu kołczanowi Amicia może nosić więcej bełtów. Ale mam zbyt mało materiałów. Cały czas mi czegoś brakuje. A myślałem, że już mam tyle elementów, że będę mógł coś wytworzyć. Ale wiecie co? Chyba tak naprawdę pójdę w kuszę albo w proce. Więcej bełtów na pewno by mi się przydało. It's all right. It will be over soon. What the hell, this shit? You got a problem, Diaz? Well, these things come out of the ground to eat us. Ah, oh, slaves escape. And now what? You're wasting what remains of that mad countess? Wrong! We're not working for her anymore. It's all in a fresco. The rats announced the coming of a child. And you've seen how hungry they are. So it's simple. We please them, we please the child. We buy ourselves a seat next to his throne. Then the Count will bow before us. And the world will follow. So tell me, how many of us will feed the rats before we see your child? You have so little faith. But you keep backing! Leave me!
The blood will show the child the way to the chapel. Dear Diaz here has the honor of starting it. Goddamn maniacs. We have to help them. It's already too late. Now stop them. You don't kill people just like that! Why? You do it all the time! Because... And I can kill quicker than you! You don't attack people by yourself! You listen to me and do as I say! Is that clear? I don't care! They're all dead now anyway! Hugo! What the hell? Hugo, listen! Ah. No to sytuacja po raz kolejny troszeczkę się pokomplikowała. Hugo zwiał i będziemy musieli podążać jego śladami i obawiam się, że będziemy mieli też do czynienia ze szczurami w kolejnym odcinku. Ale po raz kolejny, kurde, no czuję taki niesmak, czuję taki smutek wewnętrzny, takie przygnębienie, no ale ja to ja, wy możecie odczuwać inaczej. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!